Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Blair Witch. Jesteśmy chwilę po naszym spacerze z Bulletem. You won't break me, you hear me? I won't lose to you. Whatever you are. I mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tutaj jest Psinka. Spędziliśmy tyle czasu ze sobą. Gra chciała, żebyśmy zrezygnowali z tej wspólnej drogi. I tu się nasza ścieżka urywa. Rozumiem, trzeba było obrać nieco inną drogę. Myślałem, że trudniejszy szlak. O! Może. Myślałem, że trudniejszy szlak będzie ten, który poprowadzi nas do celu, ale przyznam, że teraz to nam łatwiej będzie się tu zgubić. W tej chwili to już zero orientacji. Tym razem prawo. Widzę, że twórcom bardzo się spodobała taktyka, żeby puszczać nas różnymi ścieżkami tutaj, które ostatecznie się zapętlają. Liczyłem na łatwe wyjście. Wygląda na to, że wcale tak łatwo nie będzie. Sheriff? Sheriff. God damn it, Ellis, I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Alice. Wygląda jak zaproszenie. A może nie? Moment. Poczta głosowa, tylko chwilowo nie mamy zasięgu. I can't take it anymore. Make it stop. My Alice. Work, damn it. Myślałem, że oszukamy system z kamerą, ale to nie takie proste. Z drugiej strony ta do czegoś prowadzi. Wiele z tego nie będzie, bo nie wiem, Właśnie przez kamerę teraz się nie wróciliśmy. Chyba że tu jest wejście dołem. Chyba gra podsumowała to, jak traktowaliśmy Bulleta. Gdybyśmy go skarcili, prawdopodobnie byłoby to teraz na nagraniu. Ale to nie nasza wina, że nie jesteśmy teraz razem, no tak. O! Jess? I was in... Jess? Czekaj, skorzystamy z tak... To skorzystaliśmy. Struggling, huh? What did you do with the kid? The kid. That's what you're worried about. Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. Me? All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. I was so lost, trapped in my own mind. I tried to reach you. I know, and I pushed you away. You couldn't have known what I was going through. I should have told you. I will. Alice. Jess, please forgive me. I don't want to lose you. I can't. I love you so much. I love you too, Alice. But it's not as easy as saying sorry. I know. But it's a start. To. What the hell am I supposed to do now? Bullet, how could I... Ciekawe, ile lat tym razem do przodu. Zagadka tej znajdźki nierozwiązana. Po gołębiu nic nie zostało. O! O! God. Get up. He took Peter to the basement. Wierzmy w to, że chciał z Peterem się tylko w Harry'ego Pottera zabawić, to fakt. Wyglądało podobnie jak na filmie. A to wygląda jak nasze rodzime stare budownictwo. Przyznam, że liczyłem, że nikogo, znaczy dalej liczę, że nikogo nie ma w domu, ale no going back, Alice. There never was. Let's get this over with. No! Jaki profesjonalny sprzęt. Czy tu jest jakiś kod na tej ścianie? Zamknięte. Ścieżka. Zamknięte. Jest tylko jedna właściwa droga. No dobra, to już nie jest polskie budownictwo. Nie, tu ściany z dykty. Spokojnie otworzylibyśmy sobie przejście dalej, jednak obcięciem. Zresztą przerabialiśmy to w rezydencie. Jak nas teściu szukał. To nie miał większych problemów. O! Piłka. Znaczy ja wiem, że ślad pokazuje idź na dół, bo tam jest ten szlak, ale jestem takim tu niesfornym turystą, który musi sprawdzić wszystko. Przypuszczam, że ta ciekawość zostanie zaraz niestety brutalnie nagrodzona. Chociaż tutaj też się zaczyna ten szlak. Może nawet tak mieliśmy iść. Ja wiem. Tamtędy. O! I to się nazywa zdolność. Czytanie w ciemnościach. Ostatnia sesja. Pacjent wreszcie opuszcza Burkittsville. Jak sam powiedział, czuję, że jest gotowy na zmianę. Cieszy mnie to. Mnie cieszy sama zmiana. Pacjent chce się zaciągnąć do wojska. Przekonał go do tego ojciec, pułkownik. Niepokoi mnie, jaki skutek będzie miało nowe środowisko na jego delikatną psychikę. Stres i traumatyczne przeżycia na służbie mogą spowodować całkowite przemieszczenie traumy z dzieciństwa związanej z lasem. Traumy, o której, jak się wydaje, już zapomniał. Obawiam się jednak, że las nigdy go nie opuści. Bez względu na to, co się stanie, las pozostanie w głębi. Tamto przeżycie wywarło ogromny wpływ na pacjenta. Pytanie, czy to... nie jesteśmy tym pacjentem, bo część faktów gdyby się zgadzała. Kiedyś już byliśmy w tym lesie, tak? Coś się wydarzyło, o czym no, nasz bohater nie chciał mówić, a może właśnie dzięki terapii już zapomniał. Później byliśmy w wojsku. co też by się zgadzało. I teraz ponownie wróciliśmy. O proszę, czyli tak byśmy nie weszli tu. Czasem droga dookoła okazuje się tam na skróty. What the? How did I end up back here? Won't budge. Albo i nie. Czyli co, znowu... Nie lubię okien. Wiedziałem. Mhm. No to nawet wielkiego wyboru nie mamy. To tylko cień. Come on, work. W Silent Hill. Już bym szukał toalety. Tam? Nie, my nie mamy klucza, bo tam nie ma drzwi. Wspomnienia z Outlasta, tak, bateryjka. A jak rozumiem, zamontowaliśmy ją już. Oho. Zaraz wrócimy do nich. Boję się, że jeżeli nie znajdziemy teraz wszystkiego... O! A może znowu udało nam się trochę uprzedzić fakty. Ruina. O! No dobra, chyba na tym nam zależy najbardziej. Kolega, tylko nie wiem co z tą ruiną. Nic to tak w kominku. Peter. Ale optymista do końca, jakby nie patrzeć. O! O, a chciałem powiedzieć, że zostaniemy sobie tu na dłużej. Tylko, że Randall. Czemu słyszę kominek? A widząc te łapki, czemu w pamięci chyba najgorsze wspomnienia z dzieciństwa? Dzieci z Bulerby, jakieś czy coś. Szkoła. Znaczy, lektura była spoko, tylko... Budują tylko po to, żeby zaraz znów zniszczyć? Oho. To daje ci moc, daje ci szansę, by złapać życie w garść. Dotykasz gałązek i przesuwasz palcami po ich kościach, zginasz je, łamiesz im kręgosłupy, a one cię obserwują. Kiedy już je podniesiesz, nie pozwoli ci ich odłożyć. Jej szepty będą stawać się coraz słodsze za każdym razem, gdy zaciśniesz pięście. Moment, czy chodzi o te patyczaki? To, co my łamaliśmy, to o co nas Bullet prosił, żebyśmy zniszczyli po drodze. Chyba, że mam coraz więcej koncepcji, jakby można było rozwiązać czy przejść tę grę na przekór tego, co ona nam to podpowiada, tak? Właśnie, nie łamać gałązek. Tych, które reagują na światło, śledzić przy użyciu noktowizora, nie wkurzać ich. Może by w ogóle z nami nie walczyli, bo czemu? Wiem, nie w stronę światła. O, albo w stronę światła, jest miło. No, test drzwi zaliczone. Ale to jest piękne, jak wykorzystać małą przestrzeń do spacerowania po niej, tak. Zresztą to widzieliśmy wcześniej, tak naprawdę twórcy. O! A ja chcę happy ending wybrać ścieżkę. Tu jesteśmy dla niej. Nie ma wesołego zakończenia. Otwieraj. My szukamy napisu happy ending. Skok z okna? O kurczę, ale dobrze, że twórcy nie wymyślili, że ta ciekawość z oknem zostanie odpowiednio nagrodzona. No niekoniecznie to. Koniecznie to, ale brak sygnału dalej niestety. To dla mnie za wiele, dłużej tak nie mogę. Nie pozwolę, żebyś mnie pociągnął za sobą na dno. Poczta głosowa nam zniknęła. Może. Ma rację. Co? Portfel. Nie wiem, czy da się wiedźmy przekupić. O, a to wygląda jak pierwsza wieczerza w rezydencie. Całkiem sympatyczna swoją drogą. Ile razy jeszcze nam coś tu wyskoczy? Chociaż i tak pocieszające w tej grze jest to, że jako tako nie możemy walczyć. Tak więc... nie ma obaw. A może to nasz kolega kawaler? Jestem pacjentem. Wiem, jest gałązka, ale mówili, że z każdą kolejną gałązką my się zbliżamy do niej. Więc... nie. Wyleczyliśmy się z tego. Co? To już nie tylko świat się zapętla, ale też i nasza historia. To by tłumaczyło, dlaczego widzimy to wszystko z perspektywy różnego czasu, tak? Czyli nasz kolega kawaler to tak naprawdę my? Ale to wtedy my byśmy zabili szeryfa? Uważaj, tyle dobrze. Czy jesteś dobrym człowiekiem, Alice? Jak sobie wyobrażasz własną przyszłość? Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Nie patrz. Czyli co, mamy wyłączyć? Nie patrzę. Spójrz, nie patrz. Nie patrz. Jeśli spojrzysz, zginiesz. Nie patrz. Dobra. No i pod... Czemu na wstecznym? Światło go obudzi. Czy jest możliwość... Ale nie możemy wyłączyć latarki. Co mamy w plecaku? Nie patrz. Czyli co, na wstecznym? Czy mamy patrzeć po prostu pod nogi? Idź ścieżką. O właśnie. Rozumiem. Czyli patent z latarką nie do końca był najlepszy. Tylko teraz mnie naszło. Czy byliśmy zmuszeni do tego, żeby zabić szeryfa? Znaczy, nie zakładałem, że to będzie... jego śmierć, tak? O. Panie, ale... Ale... Ale ta ścieżka źle prowadzi. Dobra. Ufamy dalej, że wiedzą, co robią. Przy okazji mamy kolejną podpowiedź. W jaki sposób nie denerwować tego towarzystwa? We got a robbery in progress, a convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Zakładam, że już nie musimy patrzeć pod nogi. To jest taka niewesoła perspektywa zawsze, tak? No cześć, Adam. Czasem zastanawia mnie, patrząc na różne choroby psychiczne, czy ktoś mógłby być w takim, powiedzmy, stanie, że gdzieś w głowie budują się takie obrazy, dziwne wizje, czy tak samo pod wpływem jakichś środków. I to raczej nie byłoby przyjemne doświadczenie, ale jak się słyszy nieraz o jakichś dziwnych atakach i rzeczach, to... Właśnie tak sobie to wyobrażam, że coś takiego musieli widzieć. Off the record, Ellis. What the hell happened? A nie, latarka się zepsuła. O, a może niepotrzebna. A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. 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 Brak zasięgu. Myślałem, że telewizor nam zasugerował, że Jess dzwoni i chciałem odebrać. O! Alice, na co liczyłeś? Follow the path. I'm to blame for that. It's not where it all started, is it? Jak rozumiem, jesteśmy w szpitalu. Adam. Czyli to ten martwy Adam, ale... To nie jest nasz kolega, który być może z nim wybraliśmy się do lasu i tam on zaginął i od tego się wszystko zaczęło, tak? Czyli ta nasza cała... Chora wizja. Leczenie psychiatryczne. Wyprawa do wojska. O! Tym razem poszło. Myślę, że kolejna z zabawek, no właśnie. Tak się nam wydawało. Z każdą kolejną jest ona coraz bardziej ludzka, tylko nie wiem, czy to jest uzależnione od tego, ile ich podniesiemy, czy od etapu gry, w którym się znajdujemy. Here comes our handsome lad. Hey, is it true you shot your pretty face off in basic training? And what kind of girl would want you now? You're what? Hey, shh. He's coming. Wiem, że tu jesteście. Not him again. Odwróć się, jak chcesz to zrobić. Chyba jednak nie. Sir! Sir! Yes, sir. Freaking butcher. Sir. Sir. Sir! Sir. 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 Fuck. Wszystkie nieśmiertelniki, jakie znaleźliśmy, też nam się tu przewijają. O! Raport z dochodzenia wstępnego. Status celu nieosiągnięte. Podsumowanie. Z powodu błędów popełnionych podczas zwiadu siły nieprzyjaciela znały położenie naszych żołnierzy. To jest jakaś zakładka na stronie, to chętnie kliknę. Co pozwoliło wrogowi przeprowadzić atak zaskoczenia. Żołnierze polegli w walce. Alan, Ashley, Roscoe, Oliver, Sylwester, Kate. Szwagier pijany. Chciał po cichu wejść do domu o 5 rano i tak to właśnie działa. Im bardziej się stara. Nie wiem, czy powinniśmy je słuchać. Ale powiedzieliśmy A. Tego nie zrobimy. Po tym, co przeczytaliśmy. W sumie chyba nie byłoby sensu, jakbyśmy tam nie poruszyli tego wszystkiego. Z drugiej strony to może wszystko dzieje się na bieżąco. Ale czy w takim razie Bullet, zakładając, że Kawler to my, to Bullet to też jest nasza wina? Nie wierzę w to. A, kolega, no ładnie ci się przypomniały flashbacki sprzed 10 minut. Oglądaj kasetę. Faktycznie, ale to teraz już wiem, o co chodzi z podpowiedzią. Tak, czemu wydawało się znajomy. Nie, no to już z tego stresu to ja w ogóle nie kojarzę faktów. Miejsc, godzin, lat nie liczę. Ale drzwi nie możesz otworzyć. Chyba że mamy to rozwalić teraz za sobą, jak już przeszło. Jeszcze spróbujmy naprawić, dlatego te krzesła tak specjalnie tu ustawili. Dobrze, niech się dzieje wola nieba. Mam nadzieję, że się nie zabijemy teraz tym tu ruchem. Ale w sumie można by było stanąć tam pod belkami i zobaczyć, co się wydarzy. Nie? On tu jest, twój cień. My jesteśmy światłem. Cień na mnie straszny, dobra, pamiętam. Patrzeć pod nogi. Jeżeli on tam jest... A to jest nasza ścieżka, przez którą przejść nie możemy. No chyba, że mamy go sprowokować do tego, żeby... Aha, świetnie. Tylko chyba nie mieliśmy tu iść. Wracamy. Nie dają nam za bardzo możliwości. Dobra, idziemy z dala od cienia. Niestety chyba mamy przejść obok niego. Nie wiem, dokąd dalej te linie prowadzą. No cześć, nasz cieniu. Nic się nie dzieje. Chętnie? No właśnie, bym spojrzał, ale... Co prawda wydaje mi się, że... Tak, tu jesteśmy bezpieczni. Problem się zaczyna w momencie... Zaczyna nam... Gdy kręci nam się w głowie. O właśnie. Shut up! Żeby Jess. Nie patrz. No to tak. Tylko mam wrażenie, jakby to coś chodziło. Już dobrze. Keith Forrest. Sylwester Boyce. Roscoe Hayward. They're all dead because of me. No. Razem na wojnie, razem w pokoju, tak? Czy... W sensie taki pokój, tak? Coś tu widziałem, jakiś napis. O! Is this his room? Trzeba przyznać, że nabiera talentu kolega. O, a my, a nie. Już się cieszyłem, że robi się jasno, a to jest już ciemno. Ile to takich drzwi w dzieciństwie się widziało i... Znaczy, z taką szybą. I ile takich szyb pękniętych się miało do góry? Anonim się znalazł. morderca. God damn it, Ellis. I can't do this again. I'm sorry, but I can't. See what you've done. Try as you might, you can only do one. Panie, no jeżeli chcieli poczucie winy w nas zwiększyć, a także ułatwić, nie wiem, może to w ramach jakichś leków na przeczyszczenie czy coś, to myślę, że Alice już jest ok, przygotowane na wszystko. Trochę przeciągają nam tę tutaj niezabawną sytuację. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrywa, tak, na tym tutaj kamerze z noktowizorem. Jess nie uwierzy, jak jej to pokażemy. O, czyżby ona? Kim jesteś, Alice? O! Już się nas boi. Chyba, mam nadzieję. Uważaj. Zginiesz? Jeśli spojrzysz. Ale tak wydaje mi się, że jesteśmy za blisko. Jednocześnie nie mamy innej ścieżki. Chodź do góry. Nie ma do góry. To nie patrzymy. Idziemy ścieżką. Ale no... Kurczę, chyba musimy iść tu, mimo że jest czerwono. Jakbyśmy byli na cenzurowanym. Czy on się przemieszcza? Tak, idzie do nas. Ale to moment, jeżeli idzie do nas teraz... Tak, on chodzi tam. Dobra, to już wiem, jak rozwiązać problem. Taki trochę krok jak na tym w sanatorium, posuwacze, tak? Którego masz nową nazwę. Myślę, że jak czerwony to już nie możemy iść. O, widziałem dwa szlaki. Tchórz. Czyżbym wybrał bezpieczną ścieżkę? No proszę. O! Dobra. Póki się nie zrobiło czerwono. Aha, to wcale nie jest śmieszne. Nie ma ścieżynki. Dobra, widzę. Żegnaj, posuwaczu, idziemy tu. O! Nie wiem, czy idę dobrze, co najgorsze. Wróciliśmy na szlak. Wiedźma ma chyba złe dni. Nie potrafisz już spojrzeć na siebie w lustrze, prawda? No jeżeli to coś, co tutaj tak się chodzi tym posuwistym krokiem, to my, to nie. To nie potrafimy. No dobra. A nie oszukali nas tą bramką. Ząg. Ząg. O, o. W kącie nie patrz na nią, tak. Nie patrz na nią. Ale ja chciałem przewinąć kasetkę. No nie, nie patrz. Nie patrz. Co z tego? Najgorsze, że właśnie walczę. Gra chce za wszelką cenę nas obrócić. To było całkiem trudne, co najgorsze. Albo co, nie odtwarzaj tego już, nie? To niech zostanie dla potomnych. A tu kolejny kąt. To było całkiem trudne, tylko nie wiem, czy zrobiliśmy to tak, jak miało być. Czy właśnie nie trzeba było się odwrócić. No lubię gierki. Przyzna, że im więcej czasu spędzamy, to tym bardziej mi się tu podoba. Koleżanka, a planszówki też wchodzą w grę, czy tylko takie wchowanego? Trochę jakby zmieniła nam się perspektywa. Ale mamy za szybki krok jak na posuwacza, więc mam nadzieję, że nim się nie staliśmy. A z drugiej strony czuję się teraz takim łowcą. Dajcie nam człowieka. A ktoś był. Może to znów byliśmy właśnie my. Stał w kącie. Spójrz na ręce swoje. Nie no, są normalne buty. Patyczaki nie miały butów. Trochę z nadzieją się budziłem, że znów jesteśmy w lesie koło tego obozu. Such filth. Oh, that man lived here. Maybe for years. Do it. Yes. Alice, nie wypowiadaj słów bez pokrycia. Mam nadzieję, że walczymy właśnie ze Sticky Manem, tak? To AK posuwaczem. I'm not done with you. Chodźcie tutaj. Ty jesteś bezpieczny. No. My możemy... Nie dają nam opcji, żeby wyłączyć tej kamery. Się zastanawiam, czy my musimy na nich celować. Czy nie szłoby ominąć tych osób? Dobra, kolego, nic ci nie zrobimy, chyba. Ty w narożniku każdego pokoju ktoś jest. I chyba tej wiedźmie zależy. Tak. Tylko najgorsze, że już kilka niewinnych osób w ten sposób zginęło. Ale więcej przeżyło. What the hell just happened? What was that? This is it. The basement. We're finally here. Peter. Peter, where are you? So many people. Did he kill them all? Fuck. He's not here. What now? I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Teraz nam to mówisz? Jak tu takie hektary zrobiliśmy na piechotę? Pod stołem. No tak. Czas na spotkanie. No, please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, no, I'm not gonna hurt you. Please. Shh. Quiet. I'm so sorry. Oh no, oh my god. You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here anymore. You won't get out of it that easily! Free! I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Oh. Ellis uległ wściekłości i rozpaczy. Cykl trwa dalej. Carver narodził się na nowo. Pomimo doznanych obrażeń Bullet przeżył i widziano go później, jak włóczył się pod domem Shannonów. Jess była zdecydowana pogodzić się z Ellisem, ale mężczyzna lekceważył jej starania, spędzając coraz więcej czasu w lesie. Los Petera pozostaje nieznany. Nigdy nie udało się odnaleźć ciała szeryfa. Nikt nie wie, gdzie należy szukać. Rodzina Todda została poinformowana o jego losie i udzielono jej pomocy przy odzyskaniu ciała z tartaku. I to chyba tyle. Happy endu nie będzie, ale jak widać, gra nam nawet nie dawała najmniejszej szansy, żeby zawitał on przy pierwszym podejściu, ponieważ dopiero w trakcie, gdy już dokonaliśmy pierwszych, nazwijmy to, złych uczynków, dowiedzieliśmy się, że przy okazji kogoś ranimy. Tak, chociażby przy użyciu tej latarki, czy też zgniatanie patyczaków. Przydałoby się jeszcze jedno podejście, gdzie zupełnie od tego się odcinamy. No i tak samo wszelkie małe szczegóły gdzieś na końcu. Nie kierujemy kamery wobec ludzi w narożnikach. Staramy się nie wykonać tych akcji z szeryfem, czy tak samo w tartaku. No ale to jest opcja na drugie podejście. Może na przykład w postaci spotkania na żywo. Dajcie znać, co o tym myślicie. A tak jeszcze na koniec może kilka przemyśleń. Rozumiem, że każda z linii tekstu mogła brzmieć odwrotnie w stosunku do tego, co dostaliśmy. Chociaż nie jest powiedziane, czy mogliśmy dostać na przykład wszystkie pozytywne informacje, tak? Że na przykład, właśnie takie przemyślenie naszło na koniec, czy całą wiedźmą nie był ten wredny Bullet, ten kochany Bullet, ale to spojrzenie i odejście na koniec daje do myślenia, czy to właśnie on się nie krył za tym wszystkim, tak? Jednak to on nas poprowadził do tego lasu, zachęcił nas do pewnych działań, jak chociażby niszczenie tych posuwaczy czy figurek, które, jak się dowiedzieliśmy w przyszłości, były złe. Przypuszczam, że jakbyśmy chcieli zobaczyć nieco lepszy finał, to właśnie to wszystko jest przygotowane w taki sposób, że wiedza, którą zdobyliśmy w czasie naszej podróży, mogłaby zostać teraz wykorzystana. No i jak widać, zrobiliśmy parę pozytywnych rzeczy, jak chociażby telefon w sprawie tego weterana i teraz daję do myślenia, czy na przykład jak znaleźliśmy martwego szeryfa, to też nie szło tam zadzwonić, albo na przykład zadzwonić do żony, bo też po coś była na liście i wtedy oni by na przykład go znaleźli. Byłby martwy, ale znaleziony. I myślę, że właśnie ta gra w takich szczegółach tu gdzieś potrafi się zmienić. Ciężko powiedzieć jednak, czy to są szczegóły, które zachęcają do tego, żeby przejść wszystko raz jeszcze i zobaczyć, jak wtedy to się zakończy. Jeżeli tak, no to zrobilibyśmy to na jakimś live'ie, a jeżeli nie, no to niech to pozostanie tajemnicą albo zachętą do przetestowania samemu. Gra na pewno cieszy, też tak było widać, nie straszy aż tak bardzo. czasami jest trochę zbyt mocno przechodzona i to jest chyba największy zarzut w jej stronę, ale patrząc na dostępność w Game Passie za te kilkanaście złotych, myślę, że warta swojej ceny. Znów zakup na Steamie? Tu bym się zastanawiał ponownie, ale to też jest inaczej, jak przechodzimy to razem. Wtedy to warto wydać trochę więcej. No dobrze, więc być może się jeszcze spotkamy w Blair Witchu, może zrobimy sobie krótką przerwę, żeby parę spraw zapomnieć, a może właśnie warto by było przejść na świeżo, żeby o wszystkim pamiętać. Dajcie znać w komentarzach, zobaczymy co z tym zrobimy, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.